No szczęść Boże. Jestem dzisiaj ubrany na biało, bo taki jest zwyczaj na pielgrzymce, żeby przywdziać świąteczny strój, bo jest Dzień Pański. No ale trudno byłoby się ubrać w koszulę jakoś bardzo elegancką, więc t-shirt, ale biały, świąteczny. Jesteśmy w Iłży, jest to bardzo wyjątkowe miasteczko. Na wzgórzu tego miasta znajduje się taki zamek, właściwie ruiny tego zamku ostatnio zostały odbudowane, zwróciliśmy na to uwagę. Z tym zamkiem wiąże się dość zabawna, właściwie trudna historia, bo kiedyś na tym właśnie etapie, pielgrzymując jeszcze z grupą 14C, no po prostu nie dałem rady. I pojawił się samochód służby liturgiczno-muzycznej i poprosili, żeby ten samochód doprowadzić, więc ja sobie odpocząłem, a właściwie moje nogi, no i z ciekawości wszedłem na wieżę, co było zresztą zakazane. A tam na wieży czekała już na mnie służba porządku. O mały włos nie straciłem karty pielgrzyma i musiałem się grubo tłumaczyć księdzu kierownikowi ówczesnemu. Ale pomińmy te nieprzyjemne doświadczenia. Tak czy inaczej warto Iłże odwiedzić. Nie tylko ze względu na zalew, który się tutaj znajduje, nie tylko na piękny rynek, piękną świątynię, czy wspomniane ruiny zamku, ale też ze względu na kolej wąskotorową. Można do pielgrzymki dojechać także w ten sposób. Spieszcie się, bo dzisiaj już Jasieniec Iłżecki, a jutro Suchedniów. Dla niektórych to już połowa trasy. Żeby poczuć klimat pielgrzymki, warto dołączyć jak najszybciej. Zapraszamy. No to panie maszynista, jedziemy. I pomyśleć, że tu były kiedyś ruiny. Ba, dalej są, ale od tego roku, zdaje się, dostępne dla turystów. Po prostu kupuje się bilet. Wszystko jest zabezpieczone, a zatem bezpieczne i można wchodzić nawet na samą wieżę. Zamek biskupów krakowskich. Tu jest jakby luksusowo. Gdyby chciał tutaj wejść 2000 pielgrzymów, no to byłby rzeczywiście problem. Ale po co macie nas? My wam pokażemy, jak tu pięknie. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV. Co tu dużo gadać, po prostu jest tu pięknie. Przyjedźcie koniecznie, ale już po pielgrzymce. Dziękujemy. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Fajnego dnia życzymy. Dziękuję. Dzisiaj nagrywamy kolejny cykl pod tytułem Wzruszające historie pielgrzymkowe. Ale chyba nie. To nie ten adres. Ja nie wiem. To czy zły adres? Jaka historia na dzisiaj? A mogę kogoś pozdrowić? Nie, to już było. Chodzi o to, żeby był taki klimat jak w tureckim serialu. Ojej. Ale my nie mamy takich dywanów tutaj rozłożonych. Mamy zwykłe karimaty i tylko kawę z mlekiem oraz herbatniki. Zero chałwy i frykasów, naprawdę. To już jest smutne. Kontynuuj. Smutne jak życie pielgrzyma. Zimno w nocy, rano zimno, a daj spokój, księże. Ty prawie płaczesz. Ze wzruszenia. Nie, po prostu komar mi do oka wpadł. To się nie uda. To się nie uda. A, że ksiądz Leszek, pozdrawiam serdecznie, bardzo pyszna zupa, wspaniała, to jest właśnie życie pielgrzymkowe. Przed chwilą miejscowi z Iłży albo goście patrzyli na mnie, szczególnie na moje sandały i skarpety, które do nich założyłem, ale już powiem szczerze, nie chciałem się tego tłumaczyć, poszedłem sobie dalej, jest super, naprawdę. Januszostwo pielgrzymkowe. Tak jest, Januszostwo pielgrzymkowe w pełnej krasie i klasie, pozdrawiam serdecznie. Tu wypada. Tak jest, tu wypada. Ale dobre. O, dobre, dobre. Spotkałem przed chwilą pątniczkę, która się uśmiechała do mnie. Chcieliśmy z nią porozmawiać, ale mówi, że jest taka nieśmiała i że nie chce rozmawiać, ale przyznała, że pamięta mnie z niedzieli radiowej, co mnie bardzo zaskoczyło. Laura, na pewno.
zaraz tu przyjdzie. No, proboszcz zna swój prawo. Ja miałem prawo nie rozpoznać, ponieważ, no cóż, byłem przez jedną niedzielę tylko. No, ale medialny ksiądz, także... A ksiądz proboszcz w odwiedziny przyjechał? No, na chwilkę. Po obowiązkach można się wyrwać było. A przywiózł ksiądz coś większego? Cukierki dla ósemki, jutro na imieniny. A, no to pięknie, proszę bardzo. No oczywiście pewnie dobre słowo. No oczywiście, że tak. Zresztą sama wizyta odwiedziny proboszcza, no to jest miłe. To chyba ktoś wspominał nawet o pasterzu. Ale to może w innym kontekście. Na pewno. No to nie zatrzymujemy. Wszystkiego dobrego. Życie. Miłych spotkań. Do zobaczenia. Śledzimy cały czas telewizję. Cieszy nas to bardzo. Ola! Tak po hiszpańsku. Ola. Ale może bez soku chwila. Tak. Olinko, słyszeliśmy, że ty znasz jakieś takie wzruszające historie pielgrzymkowe. Tak. I że chciałabyś opowiedzieć. Wzruszające historie pielgrzymkowe. Dokładnie. Wzruszające historie pielgrzymkowe. No dobra, nie wiem, czy to jest wzruszające, ale dzisiaj potknęłam się grając na gitarze o kłodę. To jest wzruszające? Bardzo. Coś tak myślę. A poczekaj, chwila. A twoja pielgrzymka w zeszłym roku, czy to nie była wzruszająca historia? Oj, bardzo. To opowiedz nam. Bardzo wzruszająca historia. No to tak. No, ja nie wiedziałam, że idę na pielgrzymkę. Tak w sumie znienacka wyszło, że na nią idę. I bardzo się cieszę, bo jestem teraz z ludźmi, których kocham z całego serca. I co? No i nie wyobrażam sobie tak naprawdę teraz bez nich życia. I moja droga w ogóle się zmieniła od tamtego czasu. W ogóle przybyłam w innym środowisku ludzi. I to jest piękne i na pewno wzruszające. Ojoj. Wzruszające może być to, że dałam mikrofon księdzu przewodnikowi zaraz na początku etapu i odzyskałam go dopiero na koniec etapu, co było pięknym doświadczeniem, przez co akurat wtedy nie zmęczyły mi się palce od grania na gitarze i siostry inne muzyczne nie zdarły sobie garwa na tym etapie. Co tu mamy? Złamanie, opuchlizna nie, czy inny przypadek? Nie wiem, boli po prostu. Bardzo boli? No, trochę boli, no. Myśleliśmy, że spotkamy kogoś bardzo cierpiącego, żeby nam opowiedział wzruszającą historię. Nie mam żadnej wzruszającej historii. No, ale jak to jest przedziwne, jak to działa, że podchodzimy z mikrofonem i z kamerą i nagle wszyscy się uśmiechają, a przed chwilą no była taka mina marsowa, tak? Tak się mówi? Marsowa? Nie wiem. Mam nadzieję, że przynajmniej na chwilę odwróciliśmy twoją uwagę od cierpienia i że ci dzięki temu jest lżej. Tak, na pewno. Polecamy się na przyszłość. Oglądaj Faro TV. Wystarczy wklikać na YouTubie faro.tv. Przy okazji zalajkować i zasubskrybować. Dobrze. Dzisiaj imieniny siódemek i co, nawet cukierków nie ma? Innym grupom wszaliśmy. Gdy szedłem w siódemce i widziałem, że stoją inne grupy przy drodze, to cukierki rzucałem tak. Cukierki leciały tak i widziałem, że paru braci i trochę sióstr dostało tutaj tak troszkę w ramię, może tutaj troszkę w policzek, a jedna siostra nawet złapała prosto zębami. Także ja cukierki rzucałem bardzo hojnie dzisiaj. I to jest dzika historia. Znad zalewów i Iłży specjalnie dla Faro TV mówił ksiądz Paweł Broński.